wydaje mi się, że w pierwszej połowie jedna sytuacja Lokomotywu 1-0 dla nich, w drugiej połowie prezent z naszej strony, rzut karny, zrobiło się 2-1, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to graliśmy rzeczywiście dobrze piłką, mieliśmy kilka dobrych sytuacji, kilka bardzo dobrych akcji, ale znowu możemy powiedzieć, zabrakło wykończenia tych akcji, natomiast nie przejmuje mnie to teraz znowu aż tak bardzo z jednego powodu. Wiem, że drużyna jest zmęczona i to zmęczona dosyć mocno. Myśmy przed żadnym sparingiem nie starali się podejść do niego z jakimś odpoczynkiem. Postawiliśmy na trening i to była dla nas najważniejsza sprawa. Do tego mecze, które rozegraliśmy, chcieliśmy, aby zagrali wszyscy i wszyscy zagrali w tych spotkaniach. Mamy przegląd całej kadry. I to jest dla nas bardzo ważny materiał, jaki wywozimy z tego zgrupowania. Jeśli chodzi o tę sytuację i wykańczanie akcji, ja myślę, że przed zbliżającą się Ligą Europejską, czy też rozpoczęciem Ekstraklasy, obciążenia będą zupełnie inne. Już w przyszłym tygodniu mamy tylko jeden podwójny trening w tygodniu i na pewno ta skuteczność też się poprawi, bo trzeba rzeczywiście mieć i precyzję, i szybkość podejmowania decyzji wtedy, kiedy organizm jest zmęczony, z tym aspektem nie jest najlepiej.